Jesteśmy na spotkaniu z wykonawcą, projektantami i przedstawicielami generalnej dyrekcji w miejscowości Łukowisko na spotkaniu dotyczącym budowy autostrady A2. Postanowiliśmy zaprosić przedstawicieli, aby mieszkańcy otrzymali pełną informację z pierwszej ręki, aby mogli porozmawiać z projektantem, z geodetami, z wykonawcą oraz z generalną dyrekcją na temat wywłaszczeń, podziałów działek i ostatecznego przebiegu autostrady A2. Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy o odcinku 7. Za tydzień dokładnie organizujemy podobne spotkanie w miejscowości Zasiadki. Dotyczyć to będzie odcinka 8, czyli od miejscowości Łukowisko aż po Zasiadki w gminie Międzyrzec Podlaski. Spotkanie przebiega w miarę spokojnie, rozmowy są bardzo konkretne i pytania dotyczą przede wszystkim czasu związanego z wywłaszczeniami i wykupami nieruchomości, bo przecież to nie dotyczy tylko pól i terenów rolniczych, ale również kilku naszych mieszkańców zostanie pozbawionych swoich domów, które stoją na drodze wytyczonej autostrady. Chcieliśmy, aby oni byli przekonani o tym, że otrzymają godne odszkodowanie z jednej strony, a z drugiej strony w czas, bo tak naprawdę wydaje się zasadnym, aby to odszkodowanie było wypłacone jak najszybciej. Dzisiaj słyszymy, że te procedury ruszą dopiero po zrydzie końcowym, co też budzi wiele emocji u tych ludzi. Ja je absolutnie rozumiem, bo dorobek całego życia i do końca nie wiemy dzisiaj, jakie to będą odszkodowanie, w jakich pieniądzach mogą się poruszać, raz, a dwa, w jakim terminie je otrzymają, gdzie się mają wyprowadzić, co ze sobą zrobić, co zrobić z dobytkiem, który posiadają, zarówno zwierzętami, jak i sprzętem, maszynami, więc to są naprawdę, naprawdę bolesne rozterki. I stoimy na stanowisku, że musimy uczestniczyć w tych procesach i wspierać naszych mieszkańców i zawsze na wsparcie ze strony Urzędu Gminy i Wójta Gminy mogą liczyć. Jeśli dzisiaj pozostaną pewne niedopowiedzenia, mało tego, bo one będą się rodzić w trakcie, jestem świadkiem tego, co dzieje się na budowie odcinka między Sitnikiem a Ciborem Białej Podlaskiej, informacje mieszkańcy gminy Międzyrzec Podlaski na pewno uzyskają i pomoc w Urzędzie Gminy. Tak, to nie tylko deklarujemy taką chęć pomocy, ale również jeżeli istnieje taka potrzeba, fizycznie włączymy się w te działania, bo nikt nie neguje, zresztą padły tutaj dzisiaj na spotkaniu słowa, nikt nie neguje konieczności budowy autostrad oraz esek na terenie i przebiegu ich przez teren gminy Międzyrzec Podlaski. Oczywiście obawy są związane z tym, jak będą obsługiwane ich dalsze nieruchomości na tym terenie, czy będą drogi wewnętrzne, jak one będą skomunikowane. To te wszystkie informacje mogą uzyskać dzisiaj, ale mogą też uzyskać w Urzędzie Gminy, gdzie merytoryczny pracownik jest w stanie otworzyć projekt i pokazać rozwiązania, które są dla praktycznie każdej działki.